Noc Halloween przypada w ostatni dzień października. Jego historia wywodzi się jeszcze z dawnej tradycji Celtów zamieszkujących tereny Wielkiej Brytanii. I to właśnie tam, jak i w Irlandii oraz Stanach Zjednoczonych, obchodzony jest najhuczniej. Do Polski święto to zawędrowało w latach 90. i mimo, że dla wielu jest ono kontrowersyjne, to stanowi pretekst do zabawy, szczególnie dla ludzi młodszych. Dzisiaj pokażemy Państwu dwa desery idealne na halloweenowe przyjęcie. Dzień dobry. Dziś dla Państwa przygotuję mini serniczki dyniowe, duszki. Zabieramy się do pracy. Do przygotowania mini serniczków dyniowych potrzebujemy 400 g twarogu sernikowego, 100 ml kremówki, 2 duże jajka, pół szklanki cukru, pół szklanki pire z dyni, 1 łyżkę mąki, 1 łyżeczkę cynamonu i 1 łyżeczkę ekstraktu z pomarańczy. Do przygotowania bezowych duszków potrzebujemy 3 białka, pół szklanki cukru. Zaczynamy od rozbicia jajek. Dodajemy cukier i mieszamy. Następnie dodajemy twaróg sernikowy. Ponownie mieszamy, aż do połączenia się składników. Teraz pora na dodanie do miski pire z dyni. Następnie wlewamy śmietankę kremówkę i przesianą przez sitko mąkę. Dodajemy ekstrakt z pomarańczy oraz cynamon. Energicznie mieszamy. Tak przygotowaną masę sernikową warto przelać do dzbanka. Będzie go łatwiej umieścić w papilotkach na mafinki. Masę wlewamy na 2/3 wysokości foremki. Teraz pora na wykonanie bezy. Najpierw miksujemy białka i stopniowo ubijając wsypujemy pół szklanki cukru. Tak przygotowaną masę na bezę przelewamy do rękawa cukierniczego. Wyciskamy masę na serniczki, tak by powstały duszki. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 120 stopni. Najpierw pieczemy 5 minut, następnie temperaturę zmniejszamy do 100 stopni i pieczemy jeszcze 50 minut. Duszki dekorujemy rozpuszczoną czekoladą wedle uznania. Thank you.
aksamitny smak sera w połączeniu z dynią i cynamonem na pewno zachwyci każdego. Natomiast sama bezowa ozdoba po pierwsze jest jadalna, a po drugie spodoba się na pewno dzieciom. Dzień dobry. Dziś przygotuję deser na Halloween, do którego użyję m.in. pianek i musu z malin. Zabieram się do pracy. Do przygotowania zębów Drakuli potrzebujemy 4 jajka, 2 łyżki cukru, 4 łyżeczki mąki i 1 łyżkę kakao. Do przygotowania kremu potrzebne nam będą 150 ml śmietanki 30%, 125 g serka mascarpone, 1 łyżeczkę cukru pudru, 2 łyżeczki musu malinowego oraz 1 opakowanie pianek marshmallow. Zaczynamy od ubicia białek na sztywną pianę. Stopniowo dodajemy cukier, żółtka, cały czas ubijamy. Przez sitko przesiewamy mąkę i kakao. Mieszamy. Masę przelewamy do rękawa cukierniczego. Na papierze do pieczenia rysujemy okręgi i wyciskamy masę po linii, tak by uzyskać idealny, okrągły kształt. Kakaowy spód ciasta należy wyrównać. Pieczemy go w piekarniku w 170 stopniach przez 10 minut. W tym czasie do miski z serkiem mascarpone dodajemy 2 łyżeczki musu malinowego. Miksujemy. Następnie miksujemy 30% śmietankę. Śmietankę przelewamy do masy malinowej. Mieszamy i przekładamy do rękawa cukierniczego. Upieczony spód ciasta odklejamy od blachy i składamy na pół. Kiedy jest jeszcze ciepły, nakładamy chłodny krem. Wbijamy w niego pianki marshmallow, które posłużą nam jako zęby. Na pianki również nakładamy krem, tak by spód ciasta mógł idealnie przylegać. I gotowe! Jak podobają się Państwu zęby Drakuli? Z
pewnością dyniowe duszki, jak i zęby Drakuli zaskoczą wszystkich gości. Halloweenowe przekąski wspomina się później cały rok. Warto zatem, by były wyjątkowe.